są notowania prawdziwe. Ale 17, 18. No to jest wszystko jeszcze zależne, jak się tworzą. Giełdy, jeszcze po południu może być. Dzień dobry Państwu i serce znowu rośnie, jak się widzi taką salę notowań jak dzisiaj. Witam bardzo serdecznie ministra Skarbu Państwa, pana Aleksandra Grada, który właśnie przed chwilą policzyliśmy wspólnie, że jest po raz siódmy na giełdzie z okazji debiutu spółki, która jest efektem transakcji prywatyzacyjnej. Witam. Panie ministrze, bardzo serdecznie. Siódmy raz to jest szczęśliwa liczba, ale myślę, że jeszcze nie raz będziemy pana gościć na parkiecie warszawskiej giełdy. Witamy bardzo serdecznie. A spotkaliśmy się tutaj również po to, żeby powitać polską energię. Każdy, kto dzisiaj wchodził do budynku giełdy, wie, że to jest również piękna polska energia. Witam serdecznie pana Dariusza Luberę, prezesa zarządu spółki Tauron S.A. Kolejna wielka spółka, kolejny wielki debiut na warszawskiej giełdzie. Witamy serdecznie. I ciągle trzeba podkreślać i mówić naprawdę z dużym entuzjazmem, że to jest ogromna wartość dla rynku kapitałowego, ogromna wartość dla inwestorów. Ogromny bodziec rozwojowy dla całego rynku kapitałowego. Takie właśnie debiuty, takie wprowadzenie do notowań jak dzisiejszy. Trzeba o tym mówić cały czas z entuzjazmem, chociaż momentami już nas może ogarniać rutyna, bo w ubiegłym miesiącu PZU, a dzisiaj Tauron. Witam jeszcze raz wszystkich i bardzo proszę pana ministra Skarbu Państwa o zabranie głosu.